Cześć, z tej strony Daria i Karolina. W dzisiejszym odcinku z serii Łączymy dietetyczne siły porozmawiamy sobie o zamiennikach cukru. A dlaczego? Bo okazuje się, że nadmierne spożycie cukru jest jedną z głównych przyczyn występowania nadwagi, otyłości oraz chorób z nimi związanych, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego czy choroby układu krążenia. Na szczęście istnieje wiele zamienników cukru, które mają niższy indeks glikemiczny, mniejszą kaloryczność, a dodatkowo smakują też słodko, tak jak cukier. Ale zanim o zamiennikach, to czas na trochę statystyk. Czy wiecie, ile cukru w ciągu roku spożywa przeciętny mieszkaniec naszego kraju? Ponad 40 kg. Jak pokazują najnowsze dane, mimo że staramy się ograniczać cukier, to i tak spożywamy go w bardzo dużych ilościach. A to dlatego, że znajdują się one w większości produktów spożywczych. Przenosimy się do studia i lecimy z tym odcinkiem. Prawie każdy z nas ma świadomość, że cukier znajduje się w słodkich wypiekach, ciastkach, batonikach czy wyrobach z czekoladą. Ale mało kto z nas zwraca uwagę, ile cukru codziennie dostarczamy do organizmu, spożywając produkty takie jak słodzone cukrem produkty mleczne, czy niepozorne dodatki do diety, takie jak na przykład ketchup. Czy wiecie, że w jednej łyżce ketchupu znajdzie się aż jedna łyżeczka cukru zwykłego? W małym owocowym jogurcie naturalnym będzie aż 5 łyżeczek cukru, a w popularnym napoju w jednej puszce znajdziemy aż 7 łyżeczek. Cukier kryje się w produktach spożywczych pod wieloma różnymi nazwami. Glukoza, fruktoza, maltodekstryna, słód jęczmienny, karmel, syrop glukozowo-fruktozowy czy kukurydziany to tylko niektóre z nich. Dlatego zawsze zwracajcie uwagę na etykiety i czytajcie skład produktu. A więc czym możemy zastąpić cukier? Najbardziej popularnymi zamiennikami cukru jest ksylitol i erytrytol. Należą one do grupy polioli, czyli do alkoholi wielowodorotlenowych. A czym się różnią? Spójrzcie na nasze małe podsumowanie w tabeli. Jeżeli chodzi o ksylitol, to cechuje się on kalorycznością około 40% mniejszą niż zwykły biały cukier, a przy tym jest tak samo słodki. Dodatkowo posiada niski indeks glikemiczny, co oznacza, że poziom glukozy we krwi po jego spożyciu tylko nieznacznie i w wolnym tempie wzrośnie. Ale uwaga, przy nadmiernym spożyciu może spowodować wystąpienie dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak na przykład bóle brzucha, wzdęcia czy biegunka. Więc uważać szczególnie na jego muszą osoby, na przykład te, które borykają się z zespołem jelita nadwrażliwego. Ksylitol świetnie nadaje się do wszystkich wypieków, do ciast i ciasteczek, a to dlatego, że jest bardzo odporny na temperaturę. Zachęcam do eksperymentowania. Na naszych social mediach będzie teraz wiele różnych inspiracji kulinarnych. Zaglądajcie do nas. A nie tak dawno dodaliśmy właśnie filmik, jak robimy omlet na słodko, gdzie dodajemy właśnie ksylitol, więc zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Pora na erytrytol. 100 g tego produktu dostarcza zaledwie 20 kalorii. Ma on zerowy indeks glikemiczny, więc nie podnosi poziomu cukru we krwi. Dodatkowo jest lepiej tolerowany od ksylitolu przez nasz organizm, ponieważ nie jest fermentowany w naszych jelitach. Jedyne minusy, które mogłybyśmy wymienić w przypadku erytrytolu, to fakt, że jest mniej słodki niż zwykły biały cukier, o około 40%, a dodatkowo posiada charakterystyczny mentolowy posmak, dający wrażenie chłodzenia na języku, co sprawia, że nie każdemu będzie odpowiadał i nie do każdego dania będzie pasował. Większość z nas w sklepach kupuje cukier wanilinowy, a nie cukier waniliowy. Choć pokażę Ci przepis na prosty, naturalny słodzik z dodatkiem wanilii. Do przygotowania słodzika waniliowego będziemy potrzebować ulubiony słodzik, w tym przypadku ksylitol, jedną laskę wanilii oraz słoik. Przepis jest prosty, wystarczy, że do naszego słoika wsypiemy ksylitol i dodamy wanilię. Rolimy na pół i teraz również na pół. Wydrążamy w środku nasze ziarenka i dodajemy do naszego słodzika. Zrobimy tak z drugą. No
Następnie kroimy w mniejsze kawałki i również kładziemy do naszego słoiczka. Teraz wszystko ze sobą mieszamy. Możemy tak naprawdę zamknąć i wytrząsnąć. I nasz słodzik gotowy. W naszej ofercie znajdziemy również inne zamienniki cukru, takie jak cukier kokosowy czy stevia. Stevia to wyjątkowy produkt, ponieważ cechuje się słodkością nawet 200 do 300 razy wyższą niż zwykły biały cukier. Jedna łyżeczka sproszkowanej stevii z powodzeniem zastąpi Wam nawet jedną szklankę cukru. Stevia to wartościowy dodatek w przypadku osób chorujących na cukrzycę, ponieważ glikozydy stewiolowe w niej zawarte obniżają stężenie glukozy we krwi. Nie zapominajcie również o cukrze kokosowym. Mimo, że to nadal cukier, ma on mniejszą ilość kalorii od cukru zwykłego i ma taki charakterystyczny karmelowo-orzechowy posmak, więc świetnie nada się do wszystkich wypieków. Na dzisiaj to już wszystko. A link do wszystkich produktów znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia!